Mateusz, w meczu granym awansem z JKH wygrywamy 4-1. Twoja opinia o spotkaniu? No, myślę, że to był lepszy mecz niż ten, który zagraliśmy w Toruniu. Myślę, że ten mecz nas trochę bolały, tak się potoczył, tak go zagraliśmy, więc chcieliśmy zagrać dzisiaj dobry mecz, wrócić do swojej gry i tak się stało. Można przypuszczać, że właśnie po tym wspomnianym przez Ciebie meczu w Toruniu chcieliście jak najszybciej wrócić na lód. Tak, na pewno. Takich meczów się nie lubi. Jeszcze w Toruniu trzeba później długo wracać, więc to zawsze jest ciężko. A takie mecze nie powinny się nam zdarzać, taka jest prawda. No, ten się zdarzył, no, ale wracamy. Dzisiaj było zupełnie inaczej. Jakby cała drużyna dała z siebie 100% i z tego musimy się cieszyć. Dzisiaj też bardzo ważną rolę odegrała defensywa i to też pokazuje, że to nasz duży atut, jeśli wywiązujemy się z zadań. No to chodzi w dzisiejszym hokeju, tak? Defensywą się wygrywa i jakby to nad tym pracujemy, to musimy robić, to musimy poprawiać, ale jakby nie możemy też zapomnieć o ataku. Staramy się jak najlepiej realizować wszystkie założenia i dzisiaj to nam się udało. Zagraliście w wyjątkowych świątecznych koszulkach, jak wrażenia? No bardzo fajne, to zawsze miłe i sympatyczne zagrać w jakichś innych i myślę, że dla kibiców też to było fajne. Ostatnie pytanie. Wiemy już, że finał Pucharu Kontynentalnego rozegramy w Cardiff, czyli kolejny wyjazd i wszystko wskazuje na to, że kolejna fajna przygoda z hokejową Gieksą. No to znaczy dla mnie to bez różnicy. Ja tak po cichu liczyłem, że odbędzie się to w Katowicach, no ale niestety nie, pojedziemy do Cardiff, więc tam będziemy walczyć. Wiemy, że atmosfera w Cortinie była super, nasi kibice super dopisali, pokazali się naprawdę ze świetnej strony. Dlatego pojedziemy do Cardiff, będziemy walczyć dla kibiców, dla klubu. Myślę, że pokażemy się z jak najlepszej strony.